Głos. Opowiadaj, jak to było. Dzień dobry wszystkim. W sumie na początku to zacznę od podziękowań za wczorajszy wieczór tutaj po przyjeździe z Australii, ponieważ zaskoczony byłem tą całą otoczką, tą całą organizacją, bo niczego się nie spodziewałem, a wyszło to bardzo chyba fajnie i spontanicznie. I to mnie właśnie troszkę zszokowało, więc dziękuję tutaj wszystkim osobom, które to zorganizowały, kibicom, że czekali tak długo na mój przyjazd. Bo to było coś, co myślę, że nikt chyba wcześniej nie miał z zawodników na pewno żużlowych i na świecie, więc bardzo się z tego cieszę. A co do Grand Prix? To właśnie nie wiem, czy wy macie jakieś pytania związane z tym wszystkim? Może będzie łatwiej żeby nie opowiadać nie, Pan Maciej mówił, za dużo. Patryk zapraszał i będzie mówił, więc Patryk tak? To ja już w sumie swoje chciałem powiedzieć, bo... Dzisiaj Pan na to spogląda, na ten cały... Bo był czas, kiedy emocje mogły już opaść. Tak patrząc, przenosząc się może troszeczkę wstecz do początku sezonu, to tak to miało wyglądać? Czy to było w sferze marzeń? Jak dzisiaj Pan na to spogląda? Założenia mieliśmy takie, żeby się na pewno utrzymać w cyklu w Grand Prix. Myślę, że na początku, do połowy sezonu, jak ślibyśmy tam, że tak powiem, na górze, byliśmy na prowadzeniu, to jakoś to tak do mnie w sumie nie docierało, że walczę tutaj o mistrza świata. Jednak te ostatnie, że tak powiem, rundy Grand Prix, szczególnie gdzieś tam w Sztokholmie, już się gdzieś to powoli odczuwało na plecach, że jest szansa na ten złoty medal. I w sumie troszkę tam żeśmy te zawody zepsuli. I później już się tego nie dało nadrobić. Ale mówię, na początku było podejście bardzo spokojne, jednak końcówka już była wiadomo, o co się jedzie. I myślę, że to założenie takie, żeby utrzymać się w Grand Prix, zostało całkowicie, że tak powiem, w 100% wypełnione. A medal to jest takim jeszcze dodatkiem na... Bardzo dużym dodatkiem, więc nic, tylko cieszę się z tego, że udało mi się takie coś osiągnąć. Pan ma taką świadomość tego, że jest Pan najlepszym zawodnikiem w historii zielonogórskiego żużla i prawdziwym elementem, bo nikt nigdy medalu w Mistrzostwach Świata indywidualnych nie zdobył. Nie przeszkadza mi to. I się w sumie nad tym nie zastanawiałem, ponieważ dla mnie to już ta Australia była, minęło, sezon już jest zakończony. Ja teraz, można powiedzieć, skupiam się na tym, żeby wypocząć, pozałatwiać wszystkie sprawy, wyjechać na wakacje, a to, że jestem najlepszy czy nie, to nie dla mnie. Czy jeśli chodzi o cały cykl Grand Prix, jakbyś mógł całość podsumować od strony także sprzętowej, logistycznej, to również może pytanie do Pana Krystiana, jakie są nakłady, żeby tak dobrze wypaść w Grand Prix, na co zwrócić trzeba uwagę, żeby być wicemistrzem świata. Może coś Cię zaskoczyło, czy każde zawody traktowałeś jako osobne wydarzenie, osobny odcinek, nie skupiałeś się tak mocno? Myślę, że nas na początku zaskoczyło tylko pierwsze Grand Prix, ponieważ byliśmy przygotowani na nie od 9 rano na stadionie w Krsko. A tak naprawdę można na zawody pojawić się o godziny chyba 16, jak mamy odbiory. No akurat dopiero się dowiedzieliśmy w trakcie tych Grand Prix, regulamin przyjazdu na stadion praktycznie cały czas był stały taki sam, nie było, że co Grand Prix jakiś inny układ, po prostu badania techniczne motocykli, robienie kół. Się okazało, że każdy zawodnik od początku do końca ma pod tym samym, jest jakby numerem i praktycznie o tych samych godzinach. Dlatego wiedzieliśmy przeważnie, że na torach znaczy przed każdymi zawodami, jak zawody się odbywają o 19 godzinie, to na przykład, że my mieliśmy o 16 godzinie odbiór techniczny i praktycznie musieliśmy być na 16 godzinę na stadionie, żeby odprawić motocykle i wtedy o 17 było robienie opon i czekaliśmy do 19, także nie było potrzeby przyjeżdżać na 9 rano, oczekiwać nie wiadomo czego, bo no tak nie widzieliśmy, dlatego pierwsze zawody w skotach się odbywały, że cały dzień ponad na stadionie, a później już czasem widzieliśmy, że można było na spokojnie przyjechać o godzinie 2 i z wszystkim się zdążyło. No teraz trochę Patryk nam ten czas zmniejszył, bo a jest drugim zawodnikiem, to ten odbiór techniczny na następny sezon zaczniemy już od godziny 14:20, także o te 2 godziny będziemy musieli być szybciej jednak w stadionie, ale też taka nowość będzie, gdzie będziemy się starali jeszcze dodatkowo
hotele na przykład przedłużać o jeden dzień, nie do soboty, tylko do niedzieli lub jak się uda do godzin 16, 18, żeby Patryk na przykład nie musiał od godziny 11, już opuszczamy hotel, czy o 12 też się kręcić nieraz czy po stadionie, są różne warunki, jest zimno, nie ma gdzie się schować, to po prostu żeby mógł jak najdłużej spędzić ten czas taki w hotelu, bo chodzi też razem z Krystianem, biegają przed zawodami, tam jeszcze przygotowują się, żeby móc wrócić do hotelu, wykąpać się i przyjść sobie na godzinę 16 na stadion. Także takie to będzie też jedna z nowych rzeczy, którą będziemy chcieli wprowadzić od nowego roku. No tak jak tu Patryk powiedział, resztę to już tak udało nam się to opanować. Nie było problemu. No tutaj dziękujemy Krystianowi, który pierwszy raz w tym roku. No my też pierwszy raz byliśmy w tej sytuacji Grand Prix i po prostu żeśmy sobie korzystali z pomocy Krystiana, który no naprawdę cały ciężar organizacyjny właśnie tak tutaj Grand Prix wziął na siebie. Był naszym, był naszymi oczami, uszami, językiem, można powiedzieć, w kontaktach z FIM, po prostu organizacja wszystkich dokumentów, papierów, czy nawet biletów tutaj, hoteli, bilety na samolot, przeloty na samym miejscu z dokumentacją, licencje właśnie przy odbiorach technicznych, w kontaktach ze sponsorami podczas Grand Prix, którzy bardzo licznie przyjeżdżali oglądać Patryka, po prostu trzeba załatwiać było wejściówki na stadion. No za tym wszystkim właśnie to pilnował Krystian i jesteśmy mu tu za to bardzo wdzięczni, dziękujemy, bo to jest naprawdę kawałek ciężkiej pracy. On to wziął na siebie i w bardzo dobrym takim no, stopniu z tego się wywiązał. Ten rok był też jakby dla każdego z nas pewnym nowym, tak? I też pamiętam pierwsze Grand Prix, było pytanie, dlaczego nie śpimy w tym samym hotelu, gdzie wszyscy zawodnicy, tak? A z drugiej strony chyba, tak mi się wydaje, że czasami to wychodziło nam na lepsze, że byliśmy troszkę odizolowani, mieliśmy swoje grono tam bardziej rodzinne, gdzie mogliśmy sobie usiąść, pośmiać się, porozmawiać. Ja też chciałem przede wszystkim podziękować wam jako medium za to, że nie wywieraliście jakiejś takiej dużej presji na Patryku, że nie wiem, rok temu Bartek miał brąz, to może w tym roku będzie lepiej. Tak jak Patryk mówił, miał tutaj założenie, żeby się utrzymać w tym roku i w momencie, pamiętam, Grand Prix w Daugavpils, kiedy podchodzą i Patryk, jesteś liderem, i było coś w stylu, no za dwa tygodnie zrobię 5 punktów i będę 8. I gdzieś tam nie było żadnej napinki z naszej strony i według mnie też na przyszły rok też jakbyśmy mogli to podtrzymać, bo jakbyśmy utrzymali się za rok w 8, to też bylibyśmy szczęśliwi, a może oczekiwania będą wasze jako mediów trochę większe, ale my na pewno będziemy chcieli ten tryb, który mieliśmy w tym roku podtrzymać, tak mi się wydaje. Założenia takie były jeszcze właśnie co do, żeby nie było tego napięcia czy coś u nas, bo każdy mówi przygotowania. Zawody to są tak to na początku było tak jak może właśnie Grand Prix, ale w późniejszej takiej z tym czasem dochodziło, że no to są zawody jak zawody. Każdy jeden jest mecz ligowy, jest Grand Prix, jest Szwecja i po prostu w każdych zawodach chcemy, nie oczekujemy wyniku, tylko tak jak każdy idzie do pracy, rzetelnie wykonać każdy swoje zadanie. Ja, każdy miał gdzieś tam przydzielony jakiś etap, Krystian musiał zrobić swoje, ja musiałem zrobić swoje, chłopaki swoje i Patryk po prostu swoje. Zrobić to każdy jak najlepiej. Profesjonalnie przyjechać, nie jedziemy tam ileś tysięcy kilometrów, żeby po dzisiaj to sobie mogę odpuścić, czy coś takiego, nie ma. Każdy wiedział, po co tu przyjechał i tutaj to nie było jakieś ciśnienie, że musisz to coś robić. Tak jakby normalnie to wychodziło z dnia takiego z życia, że jedziemy, lubimy to, kochamy tą pracę, jedziemy ją dobrze wykonać i udawało nam się dobrze robić, a to są potem czynniki następne, że jeżeli coś dobrze zrobiliśmy, no to się udawało, potem okażą, mamy 8-10 punktów, awansowaliśmy do półfinałów, udało się wejść do finałów, zdobyć, a suma punktów dała, patrzymy po 3-4 meczach, że jesteśmy w pierwszej trójce. To mówimy, to dobrze, no jak tak wychodzi, to jedziemy dalej i róbmy dalej to, co robiliśmy na początku i zobaczymy, jaki będzie finał końcowy. No a finał wyszedł taki, jak widzimy, zdobyciem tego wicemistrza świata. I to chyba na tym to tak polega, żeby właśnie gdzieś ciężko to zakładać, że chcemy. Wiadomo, że gdzieś tam w takich założeniach ogólnych to każdy od dziecka marzy być najlepszym i Patryk też pewnie
dalej będzie dążył, żeby jednak tym mistrzem świata zostać, być dalej w tej czołówce, bo to gdzieś po to tutaj, to jest sport właśnie, to się uprawia, tak samo jak biznes. Każdy chce ten biznes, żeby był coraz lepszy, inwestuje dalej, żeby rozbudować swoją firmę. No i tak samo my tutaj, że tak trochę też i biznesowo do tego można by tak było podejść, że też chcemy coraz więcej, jest wicemistrz, też by się chciało, żeby jednak być najlepszy na świecie i zdobyć tego mistrza. Jakieś tam gdzieś będzie to z tyłu głowy, ale tylko, że na to trzeba podejść spokojnie właśnie pracą, która musi być dobrze wykonana, a wynik wtedy będzie, no przyjdzie sam. Jeśli chodzi o wasze doświadczenia sprzętowe, wzbogaciliście, mówiliście o tym wielokrotnie, park maszyn, jeśli chodzi o sprzęt, na bazie tych doświadczeń, co można zrobić, albo może nic nie trzeba zmieniać w kontekście przyszłego roku? My jesteśmy trochę inaczej na to patrzymy niż wszyscy, za dużo nie chcemy tam jakichś nowych teorii. No sprzęt, no, żadnych większych zmian się nie robi, bo to nie są te czasy, co może kiedyś, że były motocykle specjalnie na Grand Prix, potem na ligę. Staram się tak jak jeździć, że po prostu tak w sobotę jest Grand Prix, przyjeżdżamy, jak ten sprzęt jest dobry na Grand Prix, to jeździmy na drugi dzień tak samo zaraz tu na meczach ligowych. Żeby po prostu traktujemy te zawody tak samo. To są w sumie teraz najważniejsze Grand Prix, Liga Polska, dopiero tam trzecie, może w kolejce jest gdzieś Liga Szwedzka. To są takie imprezy, do których chce się jak najlepiej, no, najlepszy wynik zdobyć. Także z tym sprzętem jakichś ogólnych zmian nie ma. No w ogóle w tym roku to był taki sezon, tak jak tu już też pewnie wcześniej gdzieś mówiliśmy w wywiadach, naprawdę zwariowany, bo nie tylko my, ale chyba większość zawodników takiego problemu z silnikami, z dopasowaniem. Chyba nie było, ja nie pamiętam, żeby w jakichś tam ostatnich latach coś takiego się zdarzało, żeby takich zmian było, zawodników zmieniali tunerów. Gdzieś tam każdy był przypisany do jakiegoś mechanika, nawet najlepsi, i do tej pory to się wszystko dobrze spisywało, a w tym roku było, no nie wiem, coś z tunerami się jakby, może chyba u nich zacięło, że sami się pogubili i te silniki naprawdę trzeba było bardzo dużo rotować. No też żeśmy zmienili w trakcie sezonu, dokupywaliśmy kolejne następne motocykle, najpierw u Petera Jonesa w Anglii, potem u Gravesena w Danii. Nawet byliśmy już w pewnym momencie właśnie tak w połowie ponad już tego sezonu, gdzie tak powoli już wiedzieliśmy, że utrzymanie mamy zagwarantowane, gdzie Patryk sobie dodatkowo to zagwarantował startem w Challenge'u w Rosji. I tak te ostatnie cztery imprezy przed nami, to mówimy, że no już fajnie by było jednak. Cały sezon praktycznie był na podium. To też chyba jest jakiś tam, można by gdzieś zapisać, bo nie wiem, czy jakiś zawodnik od pierwszego Grand Prix do ostatniego był w pierwszej trójce i tą pozycję utrzymał, no a Patrykowi to się udało. Zajął trzecie miejsce w KSCO, były momenty, że był drugi, był liderem i średnia wyszła, że został na drugim miejscu przez cały Grand Prix. Nie wypadł z tej trójki. No i taka była nawet desperacja, jak mówię, że też do Kowalskiego, żeśmy tutaj Ryszarda uderzyli, żeby ten sprzęt szukać. No już po prostu, jak już tak daleko jesteśmy, żeby to gdzieś na koniec w dwóch, trzech imprezach ostatnich, no, nie zmarnować. W tym momencie takie światełko się zapaliło, że jest szansa na ten medal, no to robimy wszystko, już dajemy wszystko na szale. Kupujemy nowe silniki, kolejne, bo gdzieś tam te pierwsze, gdzieś to tam do końca nie jechało tak, jakbyśmy sobie chcieli. I gdzieś się udało. W najważniejszym momencie jednak nasz, można powiedzieć, główny tuner Jan Andersson. I to też takie była jakaś chyba motywacja bardzo mocna, że przed tym Toruniem jednak też skontaktowaliśmy się z nim wcześniej, mówimy, że no, bierzemy silniki od innych też tunerów, on mówi, nie miał jakichś pretensji, mówił, że okej, wszystko jest dobrze, on dalej będzie szukał coś dla nas, żeby było dobrze i właśnie przed Toruniem zadzwonił, żebyśmy szybko jakiś silnik mu podrzucili, obojętnie, że coś znalazł. No i tak to był taki szybka akcja, tutaj mecz z Gorzowem jeszcze ligowy, też ten barażowy. O medal. Zaraz po tym meczu w auto wsiadali chłopaki, jechaliśmy do Szwecji, żeby ten silnik przestawić, tam przerobić. I do Torunia w ciemno, bez żadnych, pojechaliśmy treningów, dopiero tam w Toruniu przed samym Grand Prix Patryk wjechał dwa razy na tor i stwierdził, że jest coś lepiej niż było. I wystartowaliśmy, się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, no, dwie imprezy. No wygrywa w Toruniu, można powiedzieć, prawie wygrana w Melbourne, to znaczy, że coś tam, coś drgnęło i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Co prawda ten silnik był tak na szybko wydany, że jak sprawdziłem później, że on już trochę miał biegów najechane, mówię, i się bałem, że do tego Melbourne jak jedziemy, to, bo nawet nie było czasu, żeby potem go dać do
do naprawy, bo zaraz po Toruniu już jechaliśmy, silniki trzeba było wysyłać do, właśnie do Australii. Mówię, czy on nam wytrzyma te zawody. I tak jednak ten ostatni bieg już zaczęło być problem i też Patryk może i dobrze ratował ten silnik, żeby do końca się nie rozsypał, bo szkoda by było, żeby to wszystko się gdzieś rozwaliło. Odpuścił już ten bieg finałowy, zajął czwarte miejsce, ale to nie mamy do nikogo pretensji, zdarzają się takie rzeczy. Myślę, że zrobił na koniec fajny wynik i właśnie to też jakaś taka ta dla nas, bo fajnie, że coś się udało z tym sprzętem, że może być łatwiej na drugi rok. Patryk, czy powiesz, jak wyglądało to w kuchni w kontekście relacji z kolegami z kadry, bo wiadomo, że się znacie, że się lubicie, czy jak jest Grand Prix, to się każdy zamyka w swoim obozie, czy jest jakaś wymiana doświadczeń podczas treningów, podczas zawodów, czy to są indywidualne zawody i każdy sobie tak w 100%? Wydaje mi się, że to też zależało od etapu, w jakim etapie były, znaczy się, rundy Grand Prix. Bo na początku wiadomo, że każdy podchodził do tego profesjonalnie, ale po jakichś tam rundach Grand Prix już było luźniej w sumie w parkingu, bo gdzieś tam w sumie zwykłe zdania cześć każdy ze sobą wymieniał, ale przeważnie przed zawodami w sumie i tak nie mamy co z sobą zrobić, to większość zawodników siedzi sobie w busach i gdzieś tam odpoczywa. A w czasie zawodów to są tylko zwykłe, że tak powiem, pogawędki na temat, nie wiem, na pewno się nie pytamy, kto jak jedzie przełożony, bo to i tak nie ma znaczenia, bo każdy i tak ma inaczej dostrojone motocykle. Więc wydaje mi się, że tutaj nic się nie zmieniło pod względem znajomości mojej z chłopakami z kadry. I cały czas, może powiedzieć, był jakiś tam kontakt na zawodach, ale wiadomo, że nie będziemy co chwilę po biegu ze sobą rozmawiać i opowiadać sobie o jakichś tam bzdetach. Więc zawody zawodami, ale pogadać, mówię, w wolnej chwili był czas, ale nie nagminnie, że tak powiem, i nie na hali, więc spokojnie. Czy wartość marketingowa Patryka wzrosła albo mogła wzrosnąć? Nie wiem, do którego z panów pytanie. Czy nie wiem, w trakcie, kiedy Patryk był cały czas w czołówce, nie wiem, możecie już teraz panowie określić, że może któryś sponsor się zgłosił, albo się zgłosi dopiero, czy... Znaczy, no to pewnie wyjdzie w praniu teraz. Gdzieś tam już dostajemy jakby sygnały, że zainteresowanie i sukces, który Patryk osiągnął, no jakby budzi zainteresowanie firm. Kilka spotkań na pewno się będzie już szykowało. A czy jakby to wzrosło? Na pewno widzimy, że Patryk jest mocno zaangażowany w tych mediach społecznościowych. Gdzieś tam staraliśmy się pokazać poprzez różne filmiki, jak to wygląda od kuchni, czy tam wyjazd do Rosji, czy teraz ten filmik do Australii, żeby też kibicom pokazać, jak to wygląda, tak? Że to nie jest tylko zawody, cała ta logistyka, przesiadanie się z samolotu na samolot, bieganie z bagażami i tego typu rzeczy. No pokazały też, że Patryk jest otwarty dla wszystkich kibiców i co za tym idzie też sponsorów. No, na przykład zasięg posta na Facebooku, gdzie Patryk wygrał, no, prawie ponad około 150 tysięcy osób, tak? Więc dużo kibiców za granicę, to w ogóle to społeczność jakby też falubazu tutaj, że Patryk też wygrał jakieś głosowanie na najlepszy bieg sezonu, w sensie w Ekstralidze, ale tak samo na kombinezon pokazuje, że dużo osób tutaj Patryka wspiera i to na pewno też się przełoży na wartość marketingową. No, dodając ten sukces, to wydaje mi się, że powinno być lepiej, no ale zobaczymy. Od tego będzie zima, od tego będziemy siedzieli z panem Sławkiem i jeździli i rozmawiali pewnie. No bo nie ukrywamy, na pewno na przyszły rok też będą konieczne inwestycje w sprzęt, żeby jakieś tam plamy nie dać, ale tak jak mówię, też jakiejś presji sobie nie narzucamy. Chcemy podtrzymać to, co było w tym roku i będziemy zadowoleni. Macie, panowie, takie wrażenie, że was na ten sukces zaprowadziła jakaś taka normalność w działaniu? Nawet tutaj z waszych relacji, opowieści, jakby nie dorabiacie do wszystkiego jakiejś ideologii, bo wiele się słyszało albo słyszy o niektórych żydowcach, że robią jakieś cuda niewidy w tym cudzysłowie, a u was jest to wszystko takie normalne, naturalne. Macie wrażenie, że gdzieś tam niepompowanie tego balona, taka normalność w cudzysłowie was zaprowadziła na ten prawie szczyt? No tak by wyglądało, no bo znacie nas, przecież nic nie kombinujemy, a co mam mówić, że kupiłem 100 nowych motocykli, wydałem 12 milionów złotych, żeby tutaj tego samoloty wynajmować. No nie, no żyjemy tak jak
jak normalnie podchodzimy, tak mówię, jak do normalnej pracy akurat. Nasza praca to jest właśnie Patryka jazda na żużlu, do tego jest potrzebny mechanik, menadżer i każdy przychodzi do pracy tam, nie musimy przychodzić na 8, możemy przyjść na 10, ale za to robimy do 24 albo robimy 24 godziny czasami na dobę, bo trzeba wsiąść w auto, jechać do Szwecji na ligę. Wracamy przygotowywać się, bo to nie jest samo Grand Prix, bo żużel się takim specyficzną dyscypliną sportu, że jest Grand Prix indywidualne, najważniejsza jest liga tutaj Polska i to jest takim naszym, można powiedzieć, celem, bo tu startujemy w tej lidze, to jest taki główny jakby impreza i dopiero później są nasze dodatkowe zawody typu właśnie w tym roku startujemy w Grand Prix, no to ten Mistrzostwa Świata takim już indywidualnym Patryka jakimś tam celem. Do tego dochodzą jeszcze drużynowy Puchar Świata, jeszcze tam Liga Szwedzka. W tym roku odpuściliśmy sobie Ligę Duńską, gdzieś tam nie jeździmy po Niemcach czy innych imprezach, także mówię, to traktujemy to jak normalny zawód. I trzeba iść, wykonać swoją naprawdę dobrą pracę. Gdzieś nie chcemy opowiadać jakichś nie wiadomo rzeczy, bo to jest dla nas niepotrzebne, bo potem sam się może gdzieś zapętlić. To, co robimy, tak to wygląda, że tak mówię, czy o silnikach, czy coś. W tym roku, to też nie jest specjalnie, że jak Grand Prix, to ja muszę kupić 10 nowych motocykli, bo to jest nam niepotrzebne. Czasami, jak się trafi jeden dobry silnik, to pewnie wystarczy, żebyśmy objechali na nim i Grand Prix, i ligę, i po prostu tylko go odpowiednio trzeba pilnować, serwisować. No a niestety, tak nie da się na tym jednym silniku, bo to różnie, tak, żeby trafić, dlatego trzeba nieraz kupić tych motocykli 3 czy 4. Ogólnie mieliśmy 5 motocykli kompletnie gotowych, do tego jeszcze były, można powiedzieć, w trakcie dokupowaliśmy sezon, to wyszło, że jeszcze kolejnych 5 silników stało i po prostu szukaliśmy i nie znaczy, a wiadomo, na zawodach się jeździ na jednym silniku czy motocyklu, no i nieraz trzeba kupić się nowe, które stoją na półce i czasami tylko 3 razy czy 4 były na torze, ale no, trzeba było kupić, sprawdzić i nie zawsze to jest tak, jakbyśmy sobie te silniki chcieli, no to tak troszkę jak z kobietami, też mają po 20 albo 100 par butów i ubierają raz na rok, no ale tak musi być, no tak samo i ten sprzęt musi być, żeby w każdej chwili, akurat takie, czasami to postoi silnik na półce miesiąc i zdenerwuje się i potem zaczyna dobrze jechać. Co do tej normalności też, tak tutaj pan zadał pytanie, no to mi się przypomniało Grand Prix w Daugavpils, gdzie zawsze w Krysko z Patrykiem chodziliśmy sobie biegać i wszystko tak wstajemy, znaczy w Daugavpils wstajemy, idziemy biegać. Nie, to wypożyczymy sobie rowery, takie stały przed hotelem, takie miejskie rowery. I my sobie jeździliśmy, zwiedzaliśmy miasta, mijamy chłopaków, którzy tam się, nie wiem, buzują, biegają, wyłączają. A my tak sobie na rowerze, na spokojnie. I się okazało, że było później to podium, które się okazało, że Patryk był liderem. Więc ta normalność, ja dołączyłem jako nowa osoba do teamu, ale to jaka tu jest rodzinna atmosfera i pani honorata, zawsze tam jakieś chłopaki i obiad, razem jakby jemy, razem się śmiejemy, zawsze było, jak było dobre Grand Prix, to było takie tutaj też fajne w teamie, że w busie panowie do północy się cieszymy, od minuty po północy już koncentrujemy się na meczu Falubazu, także ta normalność, o której pan wspomniał, też mi się wydaje, była bardzo ważna do tego, że Patryk ma teraz ten medal. Długie wakacje? Czy po krajach? Nie wiem w sumie, nie mam pojęcia, znaczy chciałbym już być na tych wakacjach, w sumie chciałbym wrócić do tej Australii, bo tam było 30 stopni, patrząc na to, że tu jest 4, więc... Ale to jeszcze czas przede mną, myślę, że w tym miesiącu uda mi się wyjechać, jednak trzeba jeszcze parę spraw pozałatwiać tutaj w Zielonej Górze, trzeba... Zorganizowałem również imprezę dla sponsorów w ten weekend, więc... Trzeba się zająć jeszcze jakimiś tutaj, mówię, domowymi rzeczami i mam nadzieję, że już w połowie miesiąca wylecę gdzieś, więc będzie okej. Okay. Czy na pewno wylecę? Nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.